Dziś zabierzemy Was do miejsca, do którego, jak się to mówi, trafiliśmy podczas wykonywania czynności służbowych. Możecie powiedzieć hala jak hala. Natomiast, co ciekawe, opuszczona hala pokryta czerwoną mazią, takim proszkiem. Z czego ten proszek? Być może coś tu kiedyś malowano. Co najfajniejsze, na hali możemy znaleźć dwie duże oraz jedną małą suwnicę. Pozostałości po instrukcjach, pozostałości po pomieszczeniach szkolnych. Tak jak zobaczycie, w tej chwili mamy tutaj jakiś mały warsztat uczniowski, parę biurek. Ten napis został wykonany z metalu, wycięty, czyli naprawdę fajna robota. No i wracamy do suwnic. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tam nie zajrzeli. Ten czerwony pył, który widzicie, jest praktycznie wszędzie. Na podestach, na poręczach, nawet na sterowaniu tej suwnicy. Wracając do tego miejsca, gdy traficie na coś takiego, trzymajcie ręce przy sobie. Jeżeli nie macie pewności, że jest to bezpieczne i nie jest pod napięciem, nie dotykajcie niczego. Zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. Te wszystkie szyny, które widzicie, bezpieczniki, to potrafi Was zabić. Także tam paluchów nie pchamy, jeżeli nie macie pewności. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą halę. Do zobaczenia w kolejnym naszym jakimś zwariowanym odcinku.